gdzieś jaka brzydka góra. No i dlaczego? Zobacz, najczęstsze uszkodzenia na plantacjach to koszenie przy krzakach kosiarką żyłkową i tutaj kora uszkodzona, soki już tak nie płyną, no i ten pęd cały górny trzeba machnąć. Lewa ręka, trzask i schodzi z krzaka. To jest najlepsze. Raz, dwa, trzy, cztery krzaki borówki, no praktycznie na metrze. No i podsumowanie wiedzy zdobytej w październiku. Zobacz, tu czerwone pędy są świeże, zdrowe. Te starsze będą taki bardziej kolor, odcień szarawy, a może nawet i podchodzący kolor srebrny. Takie też wycinamy, no bo to soki później słabiej płyną w takim starszym pędzie, no i później powstają pigmeje, czyli no drobniejsze borówki, no bo te soki nie dochodzą, no a cel jest taki, żeby te borówki były grube. To jest najważniejsze. Ja sam jeszcze tutaj skubię zostawionego diuka, tu podchodzę i wybieram najgrubsze. Tak jesteśmy skonstruowani, to jest najważniejsze. I bez... Oj, z drugiej strony tutaj też pięknie się wykłada. Machniemy. No taki odcinek, no co, no kanał o borówce. Tu subskrybują, łapkują ci, co mają borówki, no. Zobacz, tutaj po prawo w obrazie zieloniutkie przyrościki, a zobacz tutaj jakie sucholce. I to właśnie będą pigmeje, słabe borówki. No i co, schodzimy niżej, niżej, niżej i zaraz zobaczymy w drugim ujęciu, gdzie zejdziemy. Sekatorek już też jest wyeksploatowany, słychać, jak moje kolana. O. Do widzenia, pani Genia, lecimy dalej. Zobacz, tutaj też będzie bardzo słaba borówka i zrobimy to samo, co w pierwszych ujęciach. Poprzednik, może tak. Mamy 3 listopada i jeszcze tutaj są pozostałości w owocach, które są w 100% zdatne do spożycia, ale widzisz, już te borówki nie są za grube, no i dlatego się właśnie borówki tnie, żeby te wszystkie owoce były grube, bo nawet ja sam zbieram tutaj z tych pozostałości najgrubsze i tak my mamy wszyscy ludzie. No i poruszę temat jeszcze siarki, no ogólnie chcę taki odcinek zrobić podsumowujący październik i październikowe wiadomości borówkowe. Tutaj też będzie sporo cięcia, szerokość między rzędami 2 metry, no a w rzędzie to i nawet tutaj można naliczyć 4 borówki, 4 sadzonki borówki na metrze bieżącym. No i cóż, mamy taką porę, żeby troszeczkę można byłoby zakwasić ziemię, no i o tej porze sypie się siarkę, ale granulowaną, a nie sypaną. To jest bardzo ważne. No i nie można tego pomylić z siarczanem amonu, no bo pójdzie siarczan amonu o tej porze, no to wiesz, azot można porówkę pobudzić, więc siarką się sypie. I cóż, ja już tu się troszeczkę zasapałem. Życzę mi wytrwałości, dzięki za to, że oglądacie. No i też oczywiście, jeżeli sobie chcesz posadzić borówkę, szukać większych ilości sprawdzonych odmian, sprawdzonej jakości, a to w rynku, w branży, w Polsce jest największy problem. Teraz się dowiaduję, że właśnie sadzonki są robione za stodołą, później są komplikacje, więc myślę, że tutaj u mnie jest najwyższa jakość, więc dostałem do siebie numer kontaktowy, a może, no chyba tak, najlepsza jest rozmowa telefoniczna, albo SMS, albo telefon. I tak tutaj się będę na YouTubie reklamował. Na razie, cześć!